Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta i komentator polityczny, na co dzień mieszka w Brukseli. Do Ostródy przyjechał na promocję swojej najnowszej książki Zdarzyło się w Berlinie, Polak patrzy na mur. Autor swoją najnowszą publikację zaprezentował 27 maja w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Książka opowiada o zburzeniu muru berlińskiego i wpływie jego na dalsze losy świata. Marek Orzechowski brał udział w tamtych wydarzeniach jako dziennikarz. Ja patrzyłem na mur z tamtej strony i on z tamtej strony może nie wyglądał tak groźnie jak ze strony wschodniej, ponieważ na przekór Honeckerowi, na przekór temu murowi ludzie pisali na nim graficy i on nie wyglądał tak groźnie, ale mur z tamtej strony był bardzo czytelnym i bardzo bolesnym symbolem i faktem podziału Europy, odcięcia Polski od Europy, od świata, od wolnego świata. I jeżeli tam się żyło, nie mogło się wrócić do Polski, to było to oczywiste, że jest wielka przeszkoda, która jest groźna i którą trzeba pokonać. Wieloletni korespondent telewizji publicznej wyznaje, że książka to jego dziennikarska, a zarazem osobista relacja z tamtych wydarzeń, widziana z zachodniej strony muru berlińskiego. Jak wyznał autor, przez wiele miesięcy szukał książki, która poruszałaby tematykę muru berlińskiego. O znalezienie takiej pozycji było niezwykle trudno, stąd między innymi decyzja o napisaniu tej książki. To jest zawsze trudna sprawa, dlatego że człowiek, dziennikarz, korespondent wiele widzi, wiele przeżywa, robi notatki, potem to wszystko w niego wsiąka, przeżywa, zastanawia się, przychodzą refleksje, ale zabrać się do napisania takiej książki też nie jest łatwo, dlatego że trzeba to wszystko uporządkować. Ja w swoim zawodzie byłem cały czas bardzo skrupulatny, więc wszystko to, co pisałem, nadawałem, korespondencje, teksty, archiwizowałem. Mam to do dzisiaj. Zatem wystarczyło otworzyć moje segregatory, żeby sobie przypomnieć, co wtedy się wydarzyło. Daty, fakty, wszystko to było sprawdzone. W związku z tym nie miałem żadnego problemu odwoływać się do rzeczywistych faktów z tamtego okresu. Natomiast usiąść i napisać książkę tego typu to jest niezwykle duża dyscyplina. Trzeba po prostu mieć tę dyscyplinę. Trzeba poświęcić się napisaniu takiej książki. Jest to jeden z najpiękniejszych zresztą okresów w życiu dziennikarza, który jest przyzwyczajony do pisania, do mówienia, usiąść i przekazać to, co się wtedy przeżyło. Książka Zdarzyło się w Berlinie, Polak patrzy na mur jest już do nabycia w księgarniach. Po wydaniu wiadomości zapraszamy na rozmowę na temat. Gościem programu będzie Marek Orzechowski.